Katowice mają swój pas startowy. Część lotniska w Muchowcu należy do miasta. Dokładnie 700 tysięcy metrów kwadratowych terenu przejętych od Śląskiego Aeroklubu. Jak podkreślają przedstawiciele Urzędu Miasta, docelowo lotnisko ma dalej pełnić swoją funkcję. To teren, który awaryjnie może funkcjonować jako lotnisko nawet bez zaplecza Aeroklubu, ale chcemy we współpracy to lotnisko dalej prowadzić. Co więcej, dalsze plany dotyczą również rozwoju tej infrastruktury, modernizacji i te są w uzgodnieniu z Politechniką Śląską, także już w przygotowaniu. Rzesza ekspertów z branży transportu, z branży inżynieryjnej na pewno będzie wartością dodaną do tego, aby tutaj określić, jakie funkcje to lotnisko powinno spełniać. A naukowcy z Politechniki Śląskiej swój pomysł i plany na wykorzystanie istniejącej infrastruktury lotniska już mają. Przede wszystkim ma służyć ono młodemu pokoleniu przyszłych pilotów i mechaników lotniczych, stanowiąc bazę szkoleniową. Uczelnia chce również kłaść szczególny nacisk na współpracę ze szkołami średnimi, które w naszym regionie kształcą dla lotnictwa. Część laboratoriów związanych z kształceniem jest zlokalizowana w Katowicach, ale nie wszystko może się zmieścić w ograniczonej przestrzeni naszej bazy przy ulicy Krasińskiego. W związku z tym wykorzystanie lotniska w tym celu byłoby jak najbardziej przydatne. Współcześnie rozwija się też bardzo mocno wykorzystanie dronów. Chcielibyśmy, aby udało się wydzielić w ramach lotniska poligon dronowy do prowadzenia badań, do prowadzenia szkoleń, do kształcenia osób, które będą te drony obsługiwać. Katowiccy urzędnicy zaznaczają również, że nie przyjmują prawa do użytkowania zabudowanego terenu, będącego wciąż własnością Aeroklubu Śląskiego. Zarządzanie terenem będzie należało do Aeroklubu, który od kilku lat zalega z opłatami podatkowymi, a zawarte porozumienie pozbawi organizację długu.